Kornel Koroniko Zapadka, mogę powiedzieć, że dawno niewidziany gość przed naszą kamerą, niespodziewanie na FEN32, co się działo? Witam wszystkich, niespodziewany. No, przyjechałem tutaj kibicować swojemu koledze z Kołobrzegu, Rafałowi Leboniowi, który właśnie wygrał swoją walkę, ale jeszcze mam tutaj dwie fajne walki do obejrzenia, właśnie tam to jest Wojtek Janusz, Marcin Łazarz, eliminator do pasa w kategorii półciężkiej. I, no i oczywiście Chińczyka, nie? Walkę wieczoru też bardzo ciekawi, to kolega z klubu, no i fajnie, żeby wygrał. Co się dzieje w świecie wielkiego jiu-jitsu? Bo nie ma co ukrywać, że jesteś zawodnikiem, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie przez środowisko jiu-jitsu. Co w ogóle się dzieje teraz w pandemii? Ja 2021 robi rozpierdol. Powiem tak, w jiu-jitsu co się dzieje? No właśnie miałem teraz lecieć do Brazylii, w sumie miałem lecieć 28 stycznia, tam miałem, tam dalej miałem dwa ekstra fighty na takiej fajnej gali, kimon na kibes kimon, ale ze względu na pandemię niestety zawody odwołali, loty mi też unieważnili, no i poddałem się operacji łokcia, 3 tygodnie to miałem operację łokcia, no i teraz czekam, mam nadzieję, że w kwietniu już łokieć mi wyzdrowieje, polecę do Brazylii, tam mam zawody Rio Open, bardzo fajny tej, no i później czekam na co? Czekam na Mistrzostwa Polski ATTC, no i na Mistrzostwa Świata w Las Vegas, World Master i IBJJ w Las Vegas. A słuchaj, dzisiaj jeśli chodzi o walkę Rafała Lewonia, spodziewałeś się, że tak dobrze wypadnie? Wiesz co, wiedziałem, że będzie ciężko, ale postawiłem na niego też pieniądze. Ja trenuję z nim na co dzień, można powiedzieć, ale raz tygodniu z nim, jak jestem zdrowy, sparuję z nim. Także wiedziałem, że jest mocny w chłopaku, nie umieszając przeciwnikowi, też jest bardzo mocny. Ale wiedziałem, że Rafał wygrał, no i postawiłem na niego też kupon, no, na razie wszystko jest okej. Okay. Wygrał przed czasem. No widzę, właśnie minął tutaj nas i nawet nie zauważył, że rozmawiamy, ale co jest, pogratulujemy. Kaszana! Gratulacje tutaj dla Kaszany, tutaj dla Rafała Lewonia, zaraz to osobiście mu pogratuluję. Fajnie, bo był po 4 porażkach. Tak, po 4 porażkach z rzędu, ale zaraz na szczęście wrócił na tory zwycięstwa, no i mam nadzieję, że będzie jakoś tam się powoli dobijał do tego pasa. Ja też mam nadzieję, bo mówię, zawsze mi imponował charakterem, bo to jest taki zawodnik bardzo charakterny. Tutaj chyba Leda Walawski troszkę był pewny z tego, że gdzieś tam po prostu to jest rywal w tej chwili zszyty na miarę, ale okazało się, że jednak stary weteran nie daje się tutaj. Tak, tutaj przeciwnik był bardzo wysokim faworytem u bookmacherów. Kurs na Rafała był prawie 3 złote, także to naprawdę mało kto się spodziewał wygranej Rafała, no ale ja z racji tego, że go dobrze znam, postawiłem na niego, no i byłem pewny wygrany. Operacja, kiedy w ogóle dojdziesz do jakiejś pełnej sprawności? Wiesz co, za tydzień mam, w czwartek, teraz sobie za 5 dni mam wizytę kontrolną u swojego doktora w Szczecinie. Mam nadzieję, że ostatni raz mi płyn zbierze, bo tam się płyn zbiera. No jak nie będzie się zbierał, to 2-3 tygodnie i zaczynam trenować. No 2 miesiące jeszcze i myślę, że będę w pełnej sprawności gotowy na treningi i podejmę się kolejnych wyzwań. To co, gratuluję przede wszystkim zwycięstwa twojego kolegi, bo po to tu przyjechałeś, bo już widziałem rano pociągu, awizowałeś, że jedziesz do Warszawy, więc cieszę się, że mogłem cię tutaj spotkać. No i co, życzę powrotu do zdrowia i jeszcze, żebyś powalczył na tych matach. Dobrze, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich sympatyków z sportu walki, pozdrawiam ciebie, no i pozdrawiam wszystkich, wszystkiego dobrego. Korniko Zapadka, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.